to nie jest niespodzianka. Tak się składa, że dopasowujemy się do wszystkich gustów. Rozejrzyj się, jesteśmy wszędzie. Z nami układa się lepiej, smaczniej i zdrowo. JBB. JBB to marka, której przedstawiać nie trzeba, która od kilkunastu lat jest liderem na rynku. Konkurencję wyprzedza najnowocześniejszym zapleczem technicznym, wysoko wykwalifikowaną kadrą, sprawnym zarządzaniem, najwyższej jakości wysmakowanymi produktami. To dzisiaj częsty widok kolejki cierpliwie czekającej na wytwory JBB. Receptą na smakowity sukces jest wierność tradycji najlepszych smaków, które rodzą się w sercu Kurpiowszczyzny, tak naturalnie związanej z przyrodą. Czystość otaczającej JBB natury wręcz wymusza nadzwyczajną pokorę wobec oczekiwań konsumentów, a ci dzisiaj są coraz bardziej wybredni. Dlatego czystość to słowo klucz w JBB, a ma wiele znaczeń. Pierwsze to higiena produkcji. Pracownicy, nim wejdą do zakładu, muszą pokonać kilka miejsc, które nie pozwolą dostać się zanieczyszczeniom z zewnątrz do hal produkcyjnych. Najpierw w specjalnym pomieszczeniu zmieniają buty na klapki, używane tylko wewnątrz zakładu. Po zmianie obuwia pracownicy w pierwszej szatni zostawiają ubrania wierzchnie i rzeczy osobiste, każdy w swojej podpisanej szafce. Z pierwszej szatni idą do łazienki, gdzie dokładnie myją ręce, używając środków myjących i dezynfekujących. Zaraz po umyciu i wysuszeniu rąk zakładają czepki o właściwym kolorze, używane w różnych częściach produkcji. Tak przygotowany pracownik może przejść do drugiej szatni, gdzie ubierze czyste ubranie robocze. Kolejne pomieszczenie to suszarnia butów roboczych. Tu klapki są zamieniane na buty i tak przygotowany pracownik idzie do hali produkcyjnej. Ale na tym nie koniec reżimu higienicznego. Trzeba pokonać kolejną przeszkodę na drodze do pracy. Jest nią śluza, w której ponownie myje się i dezynfekuje ręce i obuwie. Utrzymaniu higieny pracy służy też czyste powietrze. W każdej hali panują ścisłe warunki mikroklimatyczne. Powietrze jest filtrowane i odpowiednio schładzane do optymalnej temperatury potrzebnej przy obróbce mięsa i przygotowaniu wędlin i innych produktów. Codziennie pracownicy laboratorium badają wymazy z maszyn i rąk pracowników, a wszystko po to, by wyeliminować najmniejsze ryzyko podczas produkcji żywności. Codziennością w JBB jest mycie wszystkich maszyn i urządzeń środkami czyszczącymi i dezynfekującymi. Wnętrze hali staje się wówczas niemal sterylne. Tu nie może być mowy o jakimkolwiek ryzyku higienicznym. Czas na kolejne znaczenie słowa czystość w JBB. Tym razem czystość, czyli klarowność koncepcji na firmę. Hale zaprojektowane według najwyższych standardów są zupełnie nowe. Duża przestrzeń pozwala dobrze zorganizować produkcję. Mieszczą się tutaj maszyny i urządzenia specjalistyczne z najwyższej półki w swojej klasie. Daje to gwarancję powtarzalności jakości i niezawodności w utrzymaniu produkcji. A to ważne,
bo nie można zawieść oczekujących na swoje ulubione wędliny klientów JBB. Każde z urządzeń to efekt wieloletnich doświadczeń w doskonaleniu ich działania, które służy w efekcie zadowoleniu konsumentów. Aby wykluczyć błąd człowieka, maszyny sterowane są komputerowo. Do każdej z nich wprowadza się żądane parametry, a te w JBB opracowane są niemal idealnie, co pozwala spać spokojnie pracownikom marketingu i przedstawicielom handlowym w całym kraju, bo wiedzą, że oferują towar najwyższej jakości. Automatyka urządzeń sterujących produkcją gwarantuje również to, że w JBB nie ma słabszych dni. Tu myśli się raczej, aby każdy następny dzień był lepszy od minionego. Dowodem na to jest kreowanie nowych standardów w ramach czystości zasad współpracy z kontrahentami. Do JBB trafia mięso od najlepszych producentów, którzy zgodzili się na tutejsze wymagania. Aktualne badania, też kierowców oraz czyste fartuchy stały się standardem, bo jeśli mowa o standardach w JBB, to można zapomnieć o słowie kompromis. W JBB zawsze o krok wyprzedza się ogólnie przyjęte normy. Nawet wizyta pracownika w toalecie jest szczegółowo opisana i restrykcyjnie pilnowana. Podobnie jak każde wyjście pracownika z hali produkcyjnej i jego powrót poprzedzony jest ceremoniałem higienicznym. W trosce o czyste sumienie pracowników marketingu, że oferują klientom najlepsze i najsmaczniejsze wędliny w Polsce, odbywają się codzienne spotkania, na których wędliny i inne wyroby są prezentowane, smakowane i oceniane. Krytykowany jest ich wygląd, bo najpierw jemy oczami, a potem smak, z którego JBB słynie. Tutaj też słowo kompromis nie istnieje. Albo towar jest doskonały, albo nie pojedzie do klienta. Tu omawiane są również receptury i proponowane nowe gatunki wędlin, a jest ich w ofercie ponad 100. Wszystkie wierne tradycyjnym smakom, bo klient JBB pod tym względem nie lubi niespodzianek. A klienci JBB to dziadkowie, ich dzieci i wnuki, a tym ostatnim daje się tylko to, co najlepsze. Taki widok nie dziwi podczas organizowanych w całym kraju degustacji. Przychodzą całe rodziny na kiełbaskę i kaszankę z grilla, smakują te bardziej szlachetne i ekskluzywne wędliny i często stają wtedy w kolejkę, aby potem zanieść coś smakowitego do domu. Wesoły autobus obwieszcza wszem i wobec przyjazd z krainy smaków. Ale z krainy smaków codziennie wyjeżdża też kilkadziesiąt czystych firmowych samochodów. Czystych, bo jak mieć apetyt na coś pysznego z wnętrza brudnego auta? Własny transport gwarantuje sanitarne bezpieczeństwo produktu i terminowość dostaw. Do samochodów trafia towar niemal prosto z produkcji, wcześniej schładzany w gigantycznej chłodni. Ale jeszcze nim tu trafi, jest pakowany w sterylnych warunkach. Pracownicy oprócz czepków muszą mieć rękawiczki i maski. A linie do pakowania to oczywiście urządzenia najlepsze z najlepszych, które bezbłędnie pakują, ważą i metkują. I jeszcze raz odmieniamy słowo czystość. Jedzenie wędlin z JBB to czysta przyjemność. Dzieje się tak dlatego, bo do wędzenia kiełbas i wędzonek używane są wiórki z drzewa bukowego, które nadają niepowtarzalny kolor i smak. A nad procesem wędzenia czuwają od lat ci sami fachowcy, którzy gwarantują powtarzalność jakości.
kończy się nowy dzień ze smakiem rozpoczęty z JBB. A co przyniesie nowy? Na pewno wszystko to, z czego słynie marka. Nowe pomysły na lepsze smaki. Na pewno zwiększenie produkcji, bo fanów JBB z każdym dniem przybywa. Bo z nami wszystko się układa lepiej. Na stole i kanapce.